Jest tutaj też krzesełko, gdzie można sobie usiąść i zacząć kontemplować życie z widokiem na morze. Cześć, witam w kolejnym vlogu z Czarnogóry i jestem również w kolejnym mieście w Czarnogórze. To miasto nazywa się Ulcinj i jest bardzo blisko położone Albanii. Do granicy jest dosłownie kilkanaście kilometrów, może 20. Z racji tego, że do Albanii jest blisko, mówi się o tym, że jest to miasto albańskie, które leży w Czarnogórze. Innym powodem jest jeszcze to, że 61% mieszkańców z ponad 10 tysięcy stanowią właśnie Albańczycy. Również z tego powodu jest to miasto przede wszystkim muzułmańskie. Ponad 68% mieszkańców to są właśnie muzułmanie. Wypadło również, że jestem tutaj w niedzielę, a niedziela niestety nie jest taka sama jak w innych krajach europejskich, czyli sklepy są pozamykane niestety. Większość sklepów jest pozamykanych. Niektóre restauracje są tylko czynne, niektóre kioski, a poza tym to jest raczej tutaj taka pustka. Niektóre też miejsca tutaj też upadły chyba z powodu pandemii, bo widzę bardzo dużo tabliczek na wynajem. Jeszcze więcej niż w innych czarnogórskich miastach. Jestem teraz na głównej handlowej uliczce, takim jakby deptaku. Nic tutaj właściwie się nie dzieje takiego. No dodatkowo jest jeszcze dopiero po 12, więc trochę wcześnie. Ulcinj również jest, a raczej nie jest, bardzo popularną destynacją dla odwiedzających ludzi z zagranicy. Jest tutaj, poza tym, że dużo ludzi z Albanii tutaj przyjeżdża, to także z Kosowa. Do Kosowa też jest niedaleko, a jakoś podobno ludzie z Kosowa lubią tutaj przyjeżdżać. Ponownie zatrzymałem się w jakimś guesthouse'ie zabukowanym przez internet. Akurat jednym z plusów jego jest to, że jest położony dosłownie 5 czy 10 minut piechotą od stacji autobusowej, więc jest blisko. Trochę minusem jest to, że do centrum miasta, to znaczy do starego miasta z tej akomodacji mam jakieś 20 minut może piechotą, ale to akurat może i dobrze się składa, bo mogłem przejść przez tą śliczną uliczkę handlową, na której niewiele jest miejsc czynnych. Pokój mój kosztował tym razem 11 euro, czyli znowu bardzo tanio. Dodatkowo jest łóżko podwójne, więc teoretycznie to jest mój pokój dla dwóch osób. No ja jestem sam, ale i tak jest bardzo tanio. Minusem jest to, że niestety standardem odbiega on trochę od tych wszystkich poprzednich, gdzie się zatrzymywałem. No może to wynikać z tego, że całe miasto Ulcinj jest trochę gorsze, trochę odstaje też poziomem od wszystkich tych poprzednich miast. No może poza Podgoricą, bo Podgorica wiadomo też jest raczej, to znaczy nie jest miastem, do którego przyjeżdża duża ilość osób, więc też wydaje się być trochę taka zapomniana i zaniedbana. Jednak tak podsumowując całą tą infrastrukturę turystyczną, to myślę, że taka Czarnogóra wypada lepiej od Bułgarii. Wiadomo, PKB jest tutaj niższe, PKB na osobę jest niższe, a wszystkie wskaźniki ekonomiczne chyba Czarnogóra ma gorsze od Bułgarii, a poza tym jest droższa od Bułgarii, więc no, niżej stoi jakoś w tych rankingach. Ale to zaplecze turystyczne jest naprawdę dobrze rozwinięte, a może nawet lepiej, chyba lepiej niż w Bułgarii. Tuż za Starym Miastem, a Stare Miasto jest otoczone murami na takim wzgórzu dosyć wysoko ponad całą resztą poziomu miasta. Tuż za tym Starym Miastem jest jedyny chyba zabytek, który się znajduje poza Starym Miastem. Jest to cerkiew, katedra świętego Mikołaja, wybudowana w 1890 roku. Chociaż mówi się także, że wcześniej przed tą cerkwią stała tutaj inna 15-wieczna świątynia. Wejście do górnej bramy do Starego Miasta jest też dosyć strome. Trzeba się trochę powspinać, na górę wejść. A dodatkowo widać, że
miasto jest jednak bardzo takie, no trochę zaniedbane. Śmieci się walają czasami, to tu, to tam, w rogach niby jest tutaj wejście do najciekawszego miejsca w mieście, a i tak nie jest to uprzątnięte należycie. Ale już nawet stąd, spod bramy do Starego Miasta, jest bardzo ładny widok z drugiej strony na Morze Adriatyckie i tutaj z drugiej strony na jakiś cmentarz komunalny. Przy wejściu do Muzeum Miejskiego jest też taki stary domek, gdzie jest napisane, że jest w środku makieta. Makieta Starego Miasta. Za 50 centów można tam wejść i zobaczyć tę makietę. Tylko że widać ją też przez okno i to całkiem nieźle. Tuż przy wejściu na Stare Miasto jest też wejście do muzeum. To muzeum nie jest takie jak inne muzea na tych starych miastach, bo jest to przede wszystkim wstęp na najstarsze tereny Starego Miasta. Zaraz przy wejściu są też ruiny kościoła pochodzącego z 1510 roku chyba, z XVI wieku, który później pod koniec XVII wieku został przekształcony na meczet. Tutaj po prawej stronie widzimy jeszcze zrujnowany minaret. W środku natomiast teraz mieści się muzeum, gdzie można zobaczyć trochę więcej pozostałości z czasów właśnie starożytnych. A poza tymi, które widzimy tutaj w tych celach, są tutaj też takie różne urny i inne narzędzia pochodzące z czasów starożytnego Rzymu. W tym budynku za mną jest też Muzeum Etnograficzne, gdzie na kilku piętrach znajdziemy różnego rodzaju przedmioty używane przez ludzi w dawnych czasach, a także jakieś stroje regionalne. W tej małej wieży jest również galeria. Stare Miasto, poza tym Muzeum Miejskim na Starym Mieście, jest bardzo stare, tylko chyba takim słowem można to opisać. Stare, stare takie rozpadające się, bo widać, że nie jest jeszcze do końca zrekonstruowane. Jeszcze nie wszędzie jest zabudowa taka, jaka chyba powinna być. Gdzieniegdzie są w ziemi różne wykopane dziury, pozabijane tylko dechami, żeby nigdy nie wpadł. A więc jest dosyć inne od tych starych miast we wcześniejszych miejscowościach. Jest poza tym mniej nastawione na turystykę, a bardziej po prostu na miejsce, gdzie ludzie po prostu mieszkają. Ciekawa historia jeszcze się wiąże z miastem Ulcinj, bowiem przez paręset lat, od około, nie wiem, XIII do XVII wieku, była tutaj kryjówka piratów. Wiele piratów z Algierii, z Malty, z Tunezji miało tutaj swoje centrum dowodzenia. Z
stacjonowali tutaj. Tutaj zwozili wszystkie swoje skarby i łupy, które udało im się zdobyć poprzez oczywiście napadanie na różne statki na morzu. Jedną z bardzo znanych ofiar tutejszych piratów był hiszpański pisarz Cervantes, który został gdzieś przez nich przechwycony i kilka lat tutaj trzymany w celi, być może w tej celi, która jest teraz częścią muzeum. Trzymali go tutaj, a w końcu ktoś chyba zapłacił za niego okup i mógł się uwolnić, to znaczy został wypuszczony. Później Cervantes napisał Don Quixota i jedną z postaci w Don Quixocie nazwał Dulcineą, a Dulcinea podobnie nazywała się właśnie miasto Ulcin. Raz napadli też na jakiś statek pielgrzymów płynących w kierunku Mekki i podobno bardzo to rozzłościło jakiegoś sułtana, tak że wyznaczył za głową piratów jakąś gigantyczną kwotę. Poza tymi piratami kwitł tutaj handel niewolnikami i było tych niewolników tutaj bardzo dużo. Byli oni zwożeni z północnej Afryki głównie i tutaj byli licytowani i sprzedawani. Dlatego też było to w pewnym momencie miejsce, gdzie była najliczniejsza czarna społeczność w Europie. Kiedyś tutaj było właśnie centrum tych osób z północnej Afryki. Handel niewolnikami mniej więcej rozkwitał od połowy XVIII wieku i czarnogórzanie, którzy tutaj mieszkali, bardzo im zależało na posiadaniu jak największej ilości niewolników, bowiem im więcej niewolników dana rodzina ma, tym bardziej bogata jest postrzegana, więc chcieli ich mieć dużo. Część pracowała w domu, wykonując jakieś prace jak służba, część została wysyłana na statki, pracowali na statkach na morzu. Po wyzwoleniu miasta z rąk otomanów w 1878 roku część z tych czarnych niewolników została tutaj. Przyjęli oni czarnogórskie nazwiska i zostali tak jakby częścią społeczności. Było ich około 100, niewielu jednak się wpasowało w to życie, nie byli może przyzwyczajeni do życia tutaj, nie mogli się zaadoptować. W sumie historia taka jak w obecnych latach z imigrantami. No i wiele z nich opuściło Czarnogórę, niektórzy nieliczni zostali. Jest nawet taka historia o ostatnim czarnoskórym mieszkańcu Czarnogóry, tyle że pochodzącym z Afryki, czyli takim prawdziwym Afrykańczyku. Podobno nazywał się on Rizo Szurda i walczył jako partyzant w czasie II wojny światowej w armii czarnogórskiej o wyzwolenie kraju. A wszyscy inni żołnierze bardzo dziwnie się na niego patrzyli, no bo oczywiście nie byli przyzwyczajeni do widoku osoby czarnej w armii kraju europejskiego. Podobno nawet dotykali jego skóry, żeby sprawdzić, czy to jest prawda, że on jest czarny. Piraci natomiast tutaj jeszcze bardzo długo gościli na tych morzach, nawet do XVIII-XIX wieku. Przede wszystkim mieli oni pozwolenie tak jakby od rządu, od władz na korzystanie z morza, więc korzystali z tego morza, atakując statki. Dopiero pokój paryski podpisany w 1815 roku pomiędzy Francją a koalicją antyfrancuską, czyli między innymi Austrią, zawierał podpunkt, który zakazywał i kompletnie banował piractwo morskie, więc od tamtego momentu piraci musieli mieć specjalne pozwolenie, aby móc legalnie wypływać na morze i łowić ryby, czy cokolwiek robić na tym morzu. No tym bardziej oczywiście nie mogli atakować innych statków. Oczywiście część piratów się z tym nie zgadzała i tak wypływali na to morze, ale oczywiście musieli potem ponieść kary, czyli po prostu tracili statki, tracili cały majątek zrabowany, więc koniec końców ostatecznie piractwo tutaj wymarło i stało się tylko opowieściami, legendami. Wróćmy jednak teraz do wędrówki po mieście. Tuż pod starym miastem na dole znajduje się plaża, główna plaża w mieście, która się nazywa Mała Plaża. I nie jest taka mała, jest tutaj podobno tłumów dużo, ale w lecie. Teraz jest tylko parę osób, chociaż niektóre nadal się kąpią w morzu.
Okej, okazuje się, że dalej idąc wzdłuż wybrzeża, nie ma tam za bardzo nic. Jest kilka takich restauracji, ale chyba większość jest pozamykana całkowicie. Wiele stoisk jeszcze tutaj przy drodze popada dosłownie w ruinę. Wygląda to, jakby one nie były używane już od dosyć dawna. Widać, pandemia zepsuła tutaj wszystko, może część gospodarki miasta. No jest trochę tak obumarłe. No z drugiej strony jest oczywiście już październik, druga połowa października, więc nie ma się co tutaj spodziewać tysiąca ludzi, więc może to tak jest co roku. W każdym razie tutaj zakończę nagrywanie spaceru po Ulcinie. Zobaczymy się więc kolejnym razem za parę dni. Dzięki za oglądanie i na razie, cześć. Wszedłem na małą górę, żeby jeszcze zobaczyć miasto trochę z wyższa. I tutaj jest jedna taka posesja. Zobaczcie, jakie mają wyjście na ulicę. Tą drabiną się idzie do drogi z tego domku. No, pewnie to jest jedno z dwóch. Na pewno jeszcze z przodu gdzieś tam jest inna uliczka. Ale na tę ulicę można tylko drabiną wyjść. A tutaj są ogłoszenia o zmarłych osobach. Na drzewie wiszą muzułmanie, a po prawej prawosławni.